Podcast Wielkie Spotkania. Zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. Serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jackiem Fedorowiczem, który jest czujnym obserwatorem życia jest znany z ostrego pióra i świetnego rysunku. Trochę na wesoło, ale bardziej na poważnie. Jestem bardzo zaszczycona, bo gościem wielkiego spotkania jest pan Jacek Fedorowicz. Ja, ja, to, przepraszam, ale ja tu mus, powinienem od razu zaprotestować, bo ja bym nie traktował tego jako zaszczyt. Już, przepraszam, przerwałem. Ale nie można dyskutować z moim odczuciem. Czy można? <grym> nie, tak, <grym> przepraszam, nie to jakiś taki. Od... Ja jestem zaszczycona, ponieważ jakby od urodzenia jestem związana z Panem, i to jest coś, co bardzo cenię w tych spotkaniach, które tutaj mogę prowadzić. Że spotykam się ze swoimi, na no użyję tego słowa, idolami, ale, ale tak jest, bo, bo 60 minut na godzinę to była ta audycja, na której ja się wychowywałam i którą staram się teraz młodszemu pokoleniu przekazać dzięki temu, że są też niektóre audycje na, na płytach zarchiwizowane. Czy muszę pana przedstawiać? Pewnie nie muszę, nie, bo nie, wszyscy no. wiedzą, że pan jest w tak jak pan o sobie mówi, że jest pan od 67 lat, zajmuje się głównie rozśmieszaniem. Ale ja, ja tu bym nie, nie przesadzał z tym z, z tym skąpstwem informacyjnym, dlatego, no się... że, dlatego, że dorosło masę y, ludzi urodzonych powiedzmy 20 lat temu i y, nie przypuszczam, żebym był znany wśród nich, ale to nie mnie oceniać. To mam nadzieję, że ci 20 lat temu urodzeni y, przynajmniej znają y, filmy Barei i będą mogli... A to mogli, rzeczywiście. Będą tak. mogli tak Pana skojarzyć. Jako, tak, też jako autora między innymi też scenariuszy i aktora. Y, prezenterem telewizyjnym też Pan jest. Y, jest Pan, y, jak to się mówiło kiedyś z zawodu malarzem, bo ma Pan takie wykształcenie. Y, tak. I... Mm. Ja się tego nie wypieram, to znaczy nie uważam, że zmieniłem zawód. W dalszym ciągu korzystam z tego, czego się nauczyłem na studiach. Jest pan przede wszystkim bardzo uważnym, czujnym obserwatorem życia naszego codziennego w każdej płaszczyźnie i o tym są głównie jest o tym książka Homo sapiens. Trochę też będziemy pewnie dzisiaj rozmawiać też o mistrzu ofu, ale ja myślę, że ta dzisiejsza sytuacja, która dzieje się w naszym kraju, zmusza nas jednak do skupienia się na jednym wątku. Trochę tych Homo sapiens, którzy próbują Przekrzyczeć homo sapiensku. Musimy zacząć od tego, kto to są ci homo sapiens? E, to, dobrze, to ja zacznę ab owo. To znaczy, jeżeli można. Nie, inaczej. Przede wszystkim podziękuję bardzo za komplementy zadane w pytaniu. Po drugie, homo sapiens, podkreślam przez ch, a nie przez homo. Nie jako Homo, tylko Hamo. Sapiens to jest tytuł takiego Felietonu, który już dawno napisałem. I starałem się wysnuć taką teorię, że to jest jakiś. Nowy gatunek, który wypiera homo sapiens, no i rzeczywiście okazało się to w jakimś sensie prorocze, dlatego że, że to wszystko, co charakteryzuje ten podgatunek, no niestety w ostatnich latach doszło do głosu, może nawet do władzy. No nie chciałbym nikogo obrażać, ale. Ale tak to e, widzę. I e, ten tytuł Felieton stał się tytułem książki, którą e, może to nie wypada, ale, ale e, którą serdecznie polecam, ponieważ ona jest e, czymś w rodzaju <grytania> pomnika. Który autor sobie sam wystawił, zbierając teksty z całego życia, charakteryzujące się tym, że to były teksty wykonywane przed publicznością. Ja się całe życie broniłem przed opublikowaniem tych tekstów, dlatego że uważałem, może to trochę megalomania, że bez mojego wykonania to one nie byłyby tyle warte, ale głównie chodziło mi o to, że do czytania pisze się zupełnie inaczej niż do słuchania. I wydawało mi się, że to, co pisałem do wykonywania przed publicznością, opublikowane w tekście już. Będzie jakby nie tym samym. To są może jakieś takie obsesje autorskie, ale tak uważałem. Wreszcie dałem się przez wydawnictwo Wielka Litera przekonać. Książka wyszła i serdecznie ją polecam poza tym jest, jest, jest bardzo ciekawa a poza tym pan jeszcze do tego to, to nie są tylko suche teksty tych wystąpień tylko pan jeszcze do tego dopisał całe historie które umiejscawiają to które wytłumaczą też współczesnemu czytelnikowi na czym polegała konferancjerka kiedyś jak z jakimi nie wiem kłopotami mógł się borykać właśnie ktoś kto jakby pan nazwał tego człowieka, który stoi przed publicznością i, i, i ją zabawia? Jakie pan najlepsze określenie? Bo teraz zacząłem szukać. Ja wiem. Nie wiem. Nie wiem. Teraz obowiązuje. Określenie stand ale ja walczę z przerostami anglicyzmu w polskim języku. Uważam, że za bardzośmy się niestety zbliżyli językowo do angielskiego. I określenia stand-upper nie lubię. W czasach, kiedy... Też trudniłem się między innymi tak zwaną konferencjerką, to używałem słowa zapowiadacz. O. Tak po prostu, tylko że, że wesoły zapowiadacz. No nie, nie, nie. Nigdy nie starałem się mm, określać tego, co robię, że to jest dowcip. Zawsze, uważa, zawsze udawałem, że mówię na poważnie. Z kamienną twarzą. No czy ja nie do, końca, nie do końca kontrolowałem te odruchy sceniczne, ponieważ starałem się być naturalny na scenie, to znaczy nie myśleć o tym, co robię, jak to robię, tylko przekazywać to, co mam do powiedzenia, jakoś tak. Cudowny jest opis takiego, jak to pan nazywa, takiego kawałka, który, który przedstawia pan publiczności i, i niefortunnie raz się tak złożyło, że grając w Wodzireja, udając Wodzireja, zrobił pan to w sali, która faktycznie Ach, służyła do tańca. Ach to rzeczywiście, tak, cały, to, 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 to było straszne przeżycie do końca życia, będę, będę to pamiętał. To był taki monolog... Hmm, Pisany zresztą dla wspomnianej przez panią audycji 60 minut na godzinę, bodajże nawet do pierwszego wydania tej audycji. I on, żart polegał na tym, że niesłychanie Kulturalny wodzirej, posługujący się polszczyzną wykwintną, zaczyna prowadzić bal. To dziś już nie ma chyba takich prowadzących, bo dzisiaj są tak zwani DJ, -e, a wtedy to był taki aranżujący, ogólną zabawę na sali. Elegancki pan i tenże wodzirej zaczyna prowadzić, zaczyna od najprostszego ustawienia. Proszę bardzo, może będziemy będziemy tańczyć najpierw najprostszy układ, para za parą, poprowadzi para. O, może państwo? Nie, nie, nie państwo, tylko państwo. Nie, proszę pana, nie, niech pan. I tak dalej. I stopniowo trudności, już teraz przestaję odgrywać, stopniowo trudności w zapanowaniu nad salą prowadzą wodzireja do jakiegoś straszliwego ryku, chamskiego, pełnego wykrzykników. I ten monolog był bardzo śmieszny. Rzeczywiście... Widziałem ku mojej ogromnej satysfakcji panie płaczące ze śmiechu po prostu. Ale zasadą tego było, że ja stoję sam na scenie, a widownia siedzi. Natomiast kiedyś losy mnie rzuciły z tym monologiem na salę, która była salą dancingową właściwie. I ludzie zaczęli wychodzić na parkiet, i nagle dowcip się skończył. Po prostu już nic nie było z tego, co było na początku. Ależ ja długo i nudno opowiadam. Wie pani, że to, to jest. To, to, sam się przeraziłem w tej chwili. Poproszę o następne pytanie. Pan zawsze się tak droczy. <grystwa> ja w, 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 widziałam to już w innym wywiadzie, a my siedzimy zasłuchani, a, a, a i wtedy pan mówi, że to jest nudne. Ale wróćmy w takim razie do tego. Nie, wiemy, przepraszam, to, to jest coś takiego, że m, ja się zawsze bałem e, ostrej krytyki, ponieważ zawsze chciałem dobrze wypadać, i e, zupełnie niepotrzebnie wpadłem w takie. Uprzedzanie krytyki. Chciałem dawać do zrozumienia, że ja sam lepiej wiem, co źle robię. I to, to takie zupełnie niepotrzebne przyzwyczajenie. Dobrze, ja chciałabym wrócić do tego Homo sapiens, bo mnie się wydaje, że to pan napisał to w latach 90., na początku lat 90. -tych. Powiedziałam, że nawiążemy do tego, co się dzieje tutaj w kraju, jeśli oczywiście pan zechce, ale znalazłam tam takie zdanie, które jak bardzo mi się. Odniosło do tego, co się dzieje na naszych ulicach, że Hamo reaguje odruchowo zgodnie ze swym gatunkowym instynktem, ale jest też trochę sapiens, więc, więc kalkuluje. Krzyczą na mnie mimo mojego krzyku. Ani chybi mogą więcej niż ja. Na wszelki wypadek trochę się przymknę. Aha. Zastanawiam się, czy ten krzyk kobiet i mężczyzn, którzy wspierają kobiety, czy faktycznie sprawi, że. Ten przysłowiowy, bo nie, tak jak Pan powiedział, nie chcemy nikogo obrażać, ale ten hamo sapiens, który krzyczy, mówi co mamy robić i jest w pewnym sensie przemocowy w przestrzeni takiej społecznej, politycznej. Czy, czy zamilknie? Wie Pani, szalenie trudno w tej chwili być prorokiem i przewidywać ze świadomością, że potem będzie się odpowiadać przed rodziną przynajmniej z przepowiedni nietrafnych, więc bardzo trudno. Ale przeze mnie przemawia może w tej chwili bardziej nadzieja niż kalkulacja, że Homo sapiens się przymknie. A następnie odejdzie w niesławie. O, i, i tego wyczekuję. Pan też powiedział w, w 2017 roku w jednym z wywiadów, to było akurat dla portalu ONET, że. Uś, powiedział pan coś takiego, że jak wspominam, to wpadam w nudne mentorstwo. Znowu to słowo nudne, bo usiłuję wykorzystywać moją pamięć o tamtych czasach, żeby ostrzegać młodszych, że to wszystko może się powtórzyć. No tak, ale to, to wołanie na puszczy było absolutnie. To żadne ostrzeżenia e, młodych ludzi mm, nie biorą. To, ja, to jest cały m, niestety długi, bardzo. Smutny temat, który. No, nie, nie, nie wiem, czy, czy możemy, czy powinniśmy teraz go zaczynać, bo to tak do wieczora by trwało, ale bardzo zawsze chciałem korzystać ze swoich doświadczeń po to, żeby ostrzec młodszych przed pewnymi reakcjami, kiedyś czymś takim. Kiedyś czymś takim, taką moją obsesją, moim obiektem co najmniej ogromnej niechęci był totalitaryzm i socjalistyczna gospodarka. I kiedy ta socjalistyczna gospodarka, za sprawą Leszka Balcerowicza, niech mówię, na chwała, będzie wreszcie upadł, to starałem się robić wszystko, żeby tłumaczyć, na czym polegały głównie te błędy socjalizmu, żeby, żebyśmy nie wpadli w to samo. I to dochodzę do wniosku, że to zawsze jest jednak właśnie wołanie na puszczy, którego, które nie jest w stanie niczego. Zmienić w podejściu młodych ludzi do problemów gospodarczych, w tym wypadku, a w ogóle to pewnie do wszystkich. Po prostu, jak człowiek sam nie doświadczy, to żadne doświadczenia z przeszłości mu, mu nie pomogą. A teraz, jak pan właśnie obserwuje tę rzeczywistość, obserwuje te protesty. To co pan widzi? Ale to już nie a propos tego, co mówiłem. Myślę, że... A no bo... nie, może być a propos. Tak, myślę, że młodzież wreszcie doświadczyła na własnej skórze. Przepraszam za to słowo wreszcie. Przepraszam za to wypominanie. Młodzież doświadczyła na własnej skórze w tym sensie, że nagle... Zobaczyła, jak bardzo decyzje tej władzy ją dotyczą bezpośrednio. Nie gdzieś mm, jakieś tam mm, trudno uchwytne mm, niszczenie sądownictwa, czy, czy, mm, czy działanie, czy łamanie konstytucji. Nie, tylko tu i teraz, w moim, mówię to teraz w imieniu, Młodzieży, w moim życiu pojawiło się coś, co może mi sprawić no co najmniej straszliwy, ogromny kłopot, ból, cierpienie. I, i, i trzeba tej władzy powiedzieć, że dość paszliwą. Nie róbcie tego. O. Dużo się tutaj pojawia też w Pana książkach wspomnień z przeszłości, z PRL-u. Obecnie dużo się też mówi o tym, że ta sytuacja, która jest dziś, przypomina gdzieś PRL. Ale pan robił słynną audycję program Dziennik Telewizyjny i ja bardzo mnie ciekawi. Co widzi pan wspólnego z tą telewizją z przeszłości, z tą, którą teraz mamy do czynienia? No, tu znowu temat gigant, ale tutaj spróbuję powiedzieć to wszystko, co chcę powiedzieć, może nieco składniej. Mianowicie, to, co w tej chwili robi telewizja państwowa, to jest to, przed czym ja chciałem przestrzegać w połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy pożegnaliśmy się z tamtą telewizją stanu wojennego i zacząłem robić program, który był taką, mówię o moim dzienniku telewizyjnym, program, który był jawną. Manipulacją, manipulacją doprowadzoną już do takich, do takich absurdów, że mnie się wydawało, że ja odkrywam te mechanizmy, które rządzą propagandą, i że w jakiś sposób będę. No, prowadził działalność ostrzegawczą, to znaczy, pokazując, jak można przy pomocy montażu, przy pomocy zmiany kontekstu, przy pomocy wyciągania, pewnych, pewnych kwestii, a chowania innych, jak dalece można zafałszować rzeczywistość, i myślałem, że to Jakoś uodporni telewidzów na tego typu manipulacje. Oczywiście nie uodporniło, tu znowuż, to, że, tu znowuż ten wątek, że niczego przeszłość nie uczy. Nie uodporniło i w tej chwili telewizja państwowa pod wodzą pana Jacka Kurskiego. Poszła jak gdyby dalej niż ja w tych swoich parodiach. A, a ogromna część widowni to kupuje jako prawdę. Czyli w sumie konkurencja uczyniła pana bezrobotnego w tej sferze? Nie, nie, to już dawno. To, to, to już dość dawno. Ja już no, gdzieś tak z 15 lat temu zauważyłem, że rzeczywistość wytrąciła mi z ręki tą moją metodę, dlatego że, że już na przykład w tym moim dzienniku telewizyjnym było tak, że ja niczego nie fałszowałem, tylko brałem, zmieniałem kontekst, na przykład wypowiedzi jakiegoś polityka i wychodziło na to, że on mówi, Taką bzdurę, że no po prostu niemożliwe, żeby to powiedział naprawdę. Po czym Sejm zaczął się zaludniać politykami stopniowo, bo ja zacząłem ten program w 1995, a skończyłem w 2006. Sejm zaczął się zapełniać politykami, którzy sami z siebie mówili, takie bzdury, że tego nie można było sprowadzić do absurdu. Po prostu ostrej karykatury nie da się skarykaturować. To jest po prostu niemożliwe. Tu moje <grywania> doświadczenia plastyczne wychodzą. No i konkurencja, tak jak pani powiedziała, rzeczywiście zabiła mnie. A ja tylko tym, którzy, którzy nie znają dziennika telewizyjnego, mogę przytoczyć taki przykład, kiedy pan po, prezydenta ówczesnego Aleksandra Kwaśniewskiego podkładał tak wypowiedzi, że wychodziło na to, że on wypowiada się na temat wagi wygudek na, na granicy, czy już tam nie pamiętam, gdzie to było, ale... O, nie pamiętam. Tak, to tego. Jest, ale to bardzo... 11 to jedno lat. Jedno z takich przekomicznych, które mnie, to, które mnie bardzo rozbawiło. Bardzo dziękuję. Czy y, pisze pan też zawsze bardzo dobrze o kobietach? Ja to bardzo doceniam. Bo lubię ten rodzaj człowieka. I e, nawet też mam tutaj oczywiście przygotowany cytat, że e, napisał pan, że zastanawiałem się, co dobrego Polska może dać Europie w skali masowej. I doszedłem do wniosku, że to co zawsze, Polska ma pewne bogactwo naturalne, które stawia Polskę na niezagrożonym pierwszym miejscu na świecie. Są nim po prostu Polki. To prawda. To ja zauważyłem, wyjeżdżając za granicę od czasu do czasu, e, przed, przed stanem wojennym, czyli w latach 70., i zauważymy, że rzeczywiście że to jest jakieś zjawisko masowe. Polska żona, brana przez czasami, brana za żonę, czasami przez człowieka, który który nie zasługiwał na taką kobietę, i stąd właśnie sobie wysnułem, wysnułem teorię, że, że, że polska żona to nasz największy skarb narodowy. I teraz też kobiety, tak naprawdę, kiedy one wyszły na ulicę, to okazało się, że to jest chyba najbardziej skuteczne. No tak, 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 tak. O, oczywiście, oczywiście. Trwa teraz dyskusja na temat języka, który, którego używamy w przestrzeni publicznej. Michał Rusinek doskonale określił, że zostały przekroczone wszelkie granice, więc trudno tu mówić o naruszaniu jakichś granic. I pan zawsze dbał o czystość języka. Pan nigdy w odróżnieniu od innych satyryków nie, 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 nie używał pan wulgarnych słów. Tak, ja się tym chwaliłem. Nie wiem, czy słusznie, bo. Teraz, no, ale dobrze. A dlaczego? Przerwałem, nie przerwałem pani. Chwaliłem się tym, że, że ja nigdy nie podbijam w sposób prymitywny żartu na scenie, bo to jest bardzo proste, że się nagle mówi się puente jakoś, ale. Gdyby się do tej puenty dodało jeszcze powszechnie stosowany w języku polskim przecinek na ta, to reakcja widowni byłaby no, co najmniej dwa razy większa. I, ale z, zawsze uważałem, że to jest tak prymitywny sposób, że niegodny inteligenta. Ale za to pan wprowadził y, y, sporo określeń do, y, do naszego języka. I y, 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 to, o czym pan pisze właśnie w książce Homosa, więc, że y, sprawnie inaczej jest y, pana autorstwa. Y, tak, to prawda, tak. I mam na to dowody w postaci y, wycinka z życia Warszawy, bo to był telefon, y, Felieton, y, telefon. Celieton w życiu Warszawy, w którym to odkryłem. Ja bardzo polubiłam język, jak się okazuje, kolegi kierownika, o czym nawet nie miałam świadomości. Że, że pewne sformułowania, które, których używam i które są używane w mojej rodzinie, są zapożyczone właśnie z tej audycji. I to, że się mówi wadza wtedy, ktoś, kiedy chce się powiedzieć jakoś lekceważąco o kimś, kto, kto kieruje kimś, to, to był taki. Jakby taki nośnik, że od, od razu wiadomo było, co się za tym kryje. I do dzisiaj mówię, roztworzyć bramę. <śmiech> <śmiech> I to jest zasługa pana. Nie, nie, no to znaczy. Pani do moich zasług zalicza kaleczenie języka i wypaczanie go. Ale muszę, z pełną świadomością. Muszę, muszę powiedzieć, że, że na początku, kiedy kolega kierownik zdobywał sobie popularność w latach w drugiej połowie lat 70. to spotykałem się z zarzutami, że kaleczenie języka jednak. Zaczyna wprowadzać to kaleczenie w obiekt powszechny. I, I to jest jakiś problem, dlatego że mnie się wydawało, że, że to jest kaleczenie, które od razu ośmiesza ten sposób kaleczenia, a tymczasem no, nie wiadomo, czy nie działało, jednak właśnie tak, jak powiedzieliśmy to sobie. Strasznie mi się trudno rozmawia o tym, co już napisałem, bo jak już napisałem, to to jest no, napisane, to trzeba wziąć książkę i przeczytać. A ja sam nie bardzo pamiętam tego wszystkiego, co pani mi tu cytuje, poza tym jestem w takiej trudnej sytuacji, że Mam co, kiwnąć głową i powiedzieć tak, proszę Pani, genialny jestem, tak. O, jak ja to dobrze napisałem. Nie, nie moglibyśmy o czymś innym? A o czym by Pan chciał? Nie wiem. Jak każdy autor, który napisał książkę, nie lubi rozmawiać potem o tym. No nie, bo, bo już napisał. Wie Pani, to jest taka, ja wziąłem to z, z moich studiów. Miałem bardzo fajnego profesora. Rektor Stanisław Tesser, malarz. W pewnym momencie poszła plotka, że na piątym roku, że my będziemy mieli tytuły magistrów i że trzeba będzie obronić magisterium. To znaczy, trzeba będzie bronić tego, co się zrobiło przed jakimś gremium. I Rektor, jak do niego doszły te plotki, wyśmiał nas i powiedział krótko obraz broni się sam. Koniec, kropka. No to co tu? A nagle artysta ma stanąć i powiedzieć tutaj ten biel wstawiłem po to, żeby zrównoważyć płaszczyznę i fakturę tej części kompozycji. No bez sensu. Zgadzam się, chciałam, żeby to była podstawa do, do, do naszej rozmowy, ale to proszę mi powiedzieć, kto, kto albo co pana śmieszy. Mnie śmieszy tak naprawdę. To mnie śmieszy humor prosty, bazowy. moje z żoną byliśmy w czasach, kiedy jeszcze w ogóle nie wolno było pokazywać. Filmów z zachodu. W Gdańsku mieliśmy taki klub filmowy, gdzie nieoceniony Lucek Bokiniec sobie tylko znanymi sposobami wypożyczał filmy zachodnie, chyba jakoś z, ze statków, które zawijały. W Gdyni do Nie wiem, nie wiem. W każdym razie za, za dużo gadam. W każdym razie byliśmy na takim na takiej serii pokazów filmów z okresu kina Niemego. I ja pierwszy raz zobaczyłem wtedy Baster Kitona i do końca życia będę uważał, że. Baster Keaton to największy artysta wszechczasów. I oboje z żoną śmialiśmy się tak, że ja myślałem, że będę musiał tę moją kobietę wyprowadzić z kina, bo ona mi po prostu, no nie wiem, zejdzie, zatka się. Spazmów dostanie. I to mi i ten typ humoru chyba najbardziej najbardziej cenię to co prezentował sobą Buster Keaton. Ale odnajduje pan coś z tego we współczesności? Nie, nie, nie. Sztuka jest jakby to powiedzieć zawsze przetworzeniem rzeczywistości i Buster Keaton robił to w sposób doskonały. Ja podejrzewam, że pani chce mnie spytać, co mnie dzisiaj śmiesz. Powiem prawdę niewiele. Dlatego, że to, co się nam zdarzyło pięć lat temu, to znaczy nagłe przerwanie wspaniałego rozwoju kraju, przerwanie naj Efektywniejszego i najradośniejszego, prawdopodobnie okresu Polski od wielu set lat. Przerwanie przez tę ekipę Hamosapiensów to było dla mnie takim wstrząsem, że ona to bardzo dobrze określiła, że myśmy oboje wpadli. W depresję patriotyczną. I rzeczywiście, mnie niestety nic nie śmieszy z tego, co oni robią. Może, może nie powinienem się do tego przyznawać, dlatego że jednak czasami no, wchodzę na tę scenę kabaretową i coś mówię do śmiechu, ale mm, ale zewnętrznie mnie to nie śmieszy, tylko mnie to boli. Po prostu mnie to boli. No i tyle. To chyba na tym skończymy i tylko jedyne co możemy polecić na podniesienie ducha, to właśnie lekturę Pana książek, lekturę hamosapiens, Homo lekturę mistrza Ofu. I... szczególnie mistrza ofu tutaj, jeżeli można, dobrze za chwilę, ja znowu powiem coś takiego pompatycznego i takiego kropkowego, żebyśmy mogli zakończyć, ale zanim do tego dojdę, to yy, chciałbym polecić tego Mistrza OFU właśnie dla poprawienia nastroju. Bo co to jest Mistrz OFU? Mistrz OFU to jest tytuł mojej książki, ostatniej. To są wspom wspomnienia filmowe. Wyjaśniam, dlaczego tytuł Mistrz OFFU. OFF to jest popularne takie określenie na coś, co się dzieje poza ekranem, poza wizją. Jeżeli na ekranie filmowym ktoś nagle mówi, a go nie widać, to to, jest, to się określa jako off, że on jest off, ten głos. I ja odkryłem w swojej. W cudzysłowie karierze filmowej, odkryłem, że ja jestem bardzo niedobry w filmie, ponieważ ja nie umiem udawać. Natomiast w radiu umiałem i umiem. I dlatego byłem w filmie tylko wtedy dobry, kiedy mnie nie było widać. Stąd Mistrz OFU. I teraz, dlaczego te wspomnienia filmowe polecam? Dlatego, że ja, jak być może z tej rozmowy już wynika, nie jestem dobry w anegdotach. No, nie umiem zabawiać towarzystwa przy stole, ale na planie filmowym spotykałem wielokrotnie. Wspaniałych anegdociarzy. Wspaniałych. Jak na przykład, no to w ogóle powiedzieć anegdo, anegdociarz, to to jest no jakby niegrzecznie wobec tak wspaniałych ludzi jak na przykład Gustaw Cholubek, Stanisław Tym, Wiesław Gołas. Spotykałem ich, Jerzy Dobrowolski. Spotykałem ich na planie i samemu, nie zabawiając towarzystwa, słuchałem pilnie to, co oni opowiadają. I w tej książce, oprócz wspomnień filmowych, oprócz. Może, jak ktoś się interesuje techniką filmową, to oprócz opisów straszliwych, zupełnie bojów z techniką, które na planie przeżywaliśmy, obok tego wszystkiego jest ogromny zbiór bardzo śmiesznych opowieści, które zapamiętałem sobie z rozmów ze wspaniałymi. Aktorami umiejącymi rzeczywiście opowiadać różne śmieszne rzeczy i to bardzo serdecznie Państwu polecam. I to może teraz skończymy, co? A ja jeszcze tylko do tego dorzucę, że pan bardzo skromnie powiedział o tej książce Mistrzów, bo tam jest też to, co wszyscy pana pytają, czyli jest też o Zbyszku Cybulskim. Tam jest cała plejada e, polskich e, artystów i tych właśnie, którzy tak jak pan mówi, byli z jednej strony e, albo byli przed kamerą, albo za kamerą. E, I tak. to jest naprawdę bezcenny zbiór, takich, chyba, który każdy powinien przeczytać, No żeby to coś są wiedzieć. wiadomości z pierwszej ręki, e, na przykład o Staszku Barei, czy czy właśnie o kobielicy Cybulskim, z którymi los mnie sprzął był bardzo, bardzo dawno temu. Ale ponieważ już się nauczyłam, że nie należy pytać o książkę, o którą pan napisał, tylko należy ją polecić i wtedy wszyscy to przeczytają, to robię właśnie. Dołączam tak, dlatego, do tego. że ja znacznie lepiej piszę niż mówię. Założyła pani, że mówię z, no jednak z jakimś trudem. Dlaczego? Bo chcę bardzo precyzyjnie... Wyrazić to, co myślę, a do tego muszę mieć trochę czasu. I pisząc, mam ten czas w wystarczającej ilości. Bardzo panu dziękuję. Ta trudność pewnie wynika też z tego, że rozmawiamy dzisiaj w maseczkach dla bezpieczeństwa. A tak, tak. Także, tak ale tak. mamy Być nadzieję, może. że tego nie słychać. Dziękuję panu bardzo i, i ja. bardzo polecam. Ja bardzo dziękuję. Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.